Siemanko, ja nazywam się Winny Life i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Jest Afera. Oczywiście na początek zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Łapka w górę to jest dla mnie taki sygnał, że materiał Wam się podobał i chcecie więcej, więc lecimy z tematem. Pozdro! Na sam początek może zobaczmy, co tak naprawdę Popek dał Stiflerowi, gdyż podczas konferencji słabo było widać, co tam w górę unosił Stifler. Jak widzicie, na kanale u Stiflera jest elegancko pokazane, że to były zwykłe prezerwatywy, więc w jakimś stopniu Stifler został zabezpieczony przez Popka w dalszym swoim życiu. Dziękujemy Tobie, Popek, i generalnie Stifler, powodzenia, żebyś czasem nie złapał gumy. Dzięki, Popek. Nie wiem, czy zauważyliście, czy słyszeliście, czy dotarła do Was taka informacja, że Wojtek Gola na wczorajszej transmisji na żywo na portalu YouTube rozmawiał z Take Fanem o przyszłej walce na gali Fame MMA. A oto dla Was skrót rozmowy. Tak. Prowokowali mnie na czacie, ale w sumie ja mogę wyjść, jak chcesz, ja mogę wyjść. Tak? No jasne. Znaczy, do mnie pisali, bo ja od jakiegoś czasu mówię, że wróciłem do treningów i że ja mogę wyjść i zawalczyć, bo też niedługo na boks wchodzę, jestem zapisany na lekcje indywidualne. No i tak wiesz, z Ferguson sobie żyjemy, chcemy sprogresować w życiu, razem ćwiczymy. No i w sumie wyszedłem z założenia, że ja bym chętnie wystąpił. Ale ja ty teraz nic trenujesz sobie, nie chyba? Znaczy, no tak, no raczkujemy, powiedzmy, na siłownię chodzimy, to jest właśnie zaczynamy boks, także ja bym chętnie jakiegoś przeciwnika wziął, który nie będzie też jakiś niewiadomy jaki patolio odpierdalał na tym, nie? Gdybyście byli chętni. Spoko, dobra opcja. Ja bym z tobą wyszedł, tylko, kurde, nie wiem, czy mam czas na te przygotowania. Bo powiem ci, że ostatnio to przed Rafonem byłem tak zajechany, że wiesz, galę robiliśmy, a ja kurde walka, nie? I to było ciężko pogodzić. Ale przegadam to, a może się znajdzie ktoś jeszcze fajny. Znaczy ja ci powiem tak szczerze, że ja dostawałem propozycję od kogoś, już to walczył. Indywidualnie pisali do mnie na brief. Nie wiem, czy wiesz kto. Nie wiem. No to ja ci mogę napisać w każdym razie, no ale ja bym wolał jakiegoś rywala, który też... Nie mam jeszcze, który zaczyna, nie? Dopiero. Jeszcze raz? Który zaczyna. No to jest nie chcę właśnie rywala, który już ma nie wiadomo jak duży staż. Ja sam dużo nie ćwiczyłem sztuk walki w przeszłości, coś tam delikatnie mi znałem tylko. Bardziej trening siłowy, ale ja jestem konsekwentny, mogę się przygotować i ja w kategorii 7-7-8-4 mogę się piskać, nie? Normalnie jestem gotowy, mogę się piskać. Zajebiście. Dobra, działamy. Wiele pytań padło w komentarzach związanych, dlaczego nie będzie skrętówek w walce między Hasanem a Wiewiórem. Więc jeśli jesteście bardzo tym zainteresowani, oto dla Was skrót transmisji na żywo z Instagrama Hasana. Okej, jeżeli chodzi o skrętówki, słuchajcie tego. My mieliśmy się bić w kategorii 70. On zmienił zdanie, powiedział, że chce się bić w 7-7. Potem wodarze wyszli z inicjatywą, żeby zrobić 7-4. Ja mówiłem, że ja nie chcę, ja nie z tej wagi. On powiedział, że już spoko. I co potem było? I ja powiedziałem mu, że mogę zrobić to 7-0. Wyłącz, to mi to przeszkadza. Słuchajcie, ja mógłbym walczyć w kategorii 70 i wtedy mogłoby być skrętówki, wtedy mogłoby być łokcie, mogłoby być wszystko. Macie o co chodzi, mogłoby być wszystko. Tylko dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy bili się na równych warunkach, bo nawet sobie nie wyobrażacie, jak ważna jest waga w MMA, a zwłaszcza w tych niskich wagach. Każdy kilogram... Słuchajcie, możemy zrobić tak. Powiedzcie Wiewiórowi, żeby zrobił wagę 70 kg i wtedy możemy zrobić skrętówki, łokcie, wszystko, co chce. Możemy nawet sobie wydobywać oczy, bo ja się nie boję. Macie o co chodzi? Dla mnie istotne jest to, żeby każdy z nas był, miał to same, te same jakby szanse, miał te same warunki fizyczne. Bo to jest główne, to jest kluczowe w walce. Macie o co chodzi? Jak zauważyliście, Hasan w skrócie wyjaśnił, ale oczywiście Wojtek Gola poruszył ten temat jeszcze na swojej transmisji na żywo i oczywiście do obydwóch panów zadzwonił. I proszę bardzo, materiał jest specjalny dla was. Po prostu musiałem do ciebie zadzwonić, bo ludzie mnie tak męczą o to, że muszę ci zapytać, czemu walka jest bez skrętówek? Walka bez skrętówek jest dlatego, że mój przeciwnik zażyczył sobie catchweight 74 kg. Ja mu powiedziałem wyraźnie, słuchaj, możemy bić się w kategorii 70 kg i możemy robić wszystko. Możemy robić łokcie, możemy robić kolana, możemy nawet sobie oczy wydłubywać, cokolwiek. Dla mnie najważniejsze i priorytetowe jest to,
żebyśmy bili się na równych warunkach fizycznych, bo Wojtek, to jest najważniejsze. Waga jest kluczowa w walce i on dobrze o tym wie. Tak, słuchaj, ja generalnie mogę dać mu ze skrętówki, mogę dać mu nawet łokcie, mogę dać mu cokolwiek, ale to niech zbije te 4 kg. Cześć, Jewiot, witam Ciebie. Siema. Siema, byku. Rozmawiałem z Hasanem, jesteś na żywo, na live'ie. I widzowie byli ciekawi, czemu wasza walka odbywa się bez skrętówek. No bo on sobie tak wymyślił, nie wiesz. Wymyślił, wskazał warunek, ma być bez skrętówek albo nie walczę, no i kurde, 2 miesiące przed walką, no to nie mogłem już odpuścić przecież, nie? Musiałem. Powiedział, że ty idzie na korzyść z wagą, to ty masz pójść na korzyść ze skrętówkami. Kurde, wymyśla takie głupoty. Poprzednią walkę walczyliśmy w 7-7, tą też powinniśmy. Nie dość, że i tak catchweight jest na 7-4, to jeszcze wymyśla jakieś bez skrętówek i tak dalej, no. No po prostu cykor i tyle, no. No kumam. Ale oczywiście sytuacja jest dwutorowa, a nawet trzytorowa, a nawet cztero i pięcio i sześcio, moi drodzy, w tej samej chwili, kiedy chłopacy tam walczą o te skrętówki czy też wagę, Jig z Warsaw Show ostro atakuje Macieja Rataja i wyjaśnia sytuację, która była na konferencji gali Fame MMA 7 w Poznaniu. Powiem wam tak, szczerze, nie? No Maciek Rataj wyzwał mnie do walki, oczywiście. Wczoraj pojechałem na konferencję, nie miało mnie tam być ogólnie, bo tak sobie pojechałem spontanicznie zobaczyć, nie? Ale wiedziałem, że tam jest, bo mi wysyłali wcześniej filmiki, że jest w Demonie, w X-Demonie dzień wcześniej. No to wypadę i tam delikatnie wyjaśnię tę sprawę, nie? Nie, ludzie tam widzieli przykładowo, no 15 razy mówiłem, żeby wyszedł na dwór, na stolówkę, no nie chciał, nie? Dlatego to wyjaśnimy sobie inaczej. Maciek, tak jak ty chciałeś, r***ziesz mnie oczywiście. No, także tak mnie rozjebałeś, tak naprawdę jesteś mega silny. Mega silny psychicznie jesteś, widziałem, nie? Bo ja naprawdę jak do ciebie podjechałem, to widziałem te łezki w oczach, jak miałeś kurwa opie. Naprawdę ci powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Ze swoją dziewczyną jechałem twojej dziewczynie, że jak ty możesz być z taką cipą, jak ty masz cipa zamiast chuja, czeku, nie? I ci jechałem, a ty nic, chłopie. No ty jesteś pizdą skończoną, czeku, nie? A tu udostępniam filmik, bo przez przypadek jakiś fan nagrał i to udostępnił. Siemano. Hej Maciek, pierwszy raz stanęliśmy twarzą w twarz. Powiedz tak, nie spodziewałem się tego. Ty tam widzę, przygotowujesz się w ogóle. Naprawdę, ty możesz się przygotować 5 lat. Naprawdę. Ja cię biorę z miejsca i ładuję w pizdę. Naprawdę. Ja nigdy się nie będę nazywał fighterem, bo nim nie jestem. A to żeby ci sam do mnie. A wyjdzie. Nagrałem to. Jak sami zobaczyliście, jednak uderzenie w policzek było, ale jakie są kulisy tej całej sytuacji, dowiemy się pewnie w przyszłości od tych dwóch panów. Moi drodzy, a odnośnie zawodników gali Fame MMA, to nawet nie wiedziałem, że po konferencji gali Fame MMA Adrian Polak przemykali motocyklem po garażu bez kasku. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale panowie, spokojniej, spokojniej, żeby to się nie skończyło czasem w taki sposób. Dasz rady, nie? Dada. Tylko ej ty, no, tylko nóżkę schowaj, bo ten, weź ją postaw. Nóżkę schowaj, bo zgaśnie. Schowałeś nóżkę? Dobra. Poszła pokrywa. I oczywiście ja też mam pytanie do was, moi drodzy, i najlepiej w odpowiedzi, w komentarzu odpiszcie mi na moje pytanie. Waszym zdaniem, kto zrobił największe dymy na konferencji Fame MMA? Moi drodzy, tak jeszcze dokładając, to nie wiem, czy wiecie, że podczas konferencji gali Fame MMA numer 7 Don Cassio przyjął walkę w małych rękawicach. Oczywiście nie, moi drodzy, bo nie do końca. Jak zauważyliście w tym materiale, czyli podczas wywiadu z panem Don Cassio stwierdza, że nie przyjmuje tej walki w małych rękawicach ze względu na to, żeby musiał zmieniać swoją taktykę, a zresztą nie będę przyciągał i macie materiał. Rękawice do MMA właśnie na stół. Czy akceptujesz właśnie taką jakby inicjatywę walczenia w K1, ale w rękawicach od MMA? Nie, bo my już mamy podpisany kontrakt na K1. A właśnie podczas konferencji powiedziałeś, że spoko, to o co tam dokładnie chodziło? Tak, tylko ja nie zrozumiałem, o co on bulgocze, więc właśnie teraz mi powiedzieli, ja nie wiem, co on tam bulgotał, myślałem w ogóle, że Pawłowski mi coś zadaje, ja mówię,
spoko. I teraz podchodzą do mnie wodarze, a ja mówię, przegadam jeszcze z trenerami, ale już trener mi nawet nie zdążyłem spytać, a on mówi, że co ty kurwa, ty idziesz do Warsaw Shore, teraz będziemy zmieniać taktyki kurwa jakieś. Czyli nie ma szansy, że zawalczycie w tych rękawicach? Nie, no co on będzie kurwa zmieniał, przecież pod... Moi drodzy, na tą chwilę to jest wszystko. Ja dziękuję wam wszystkim serdecznie za aktywność pod moimi materiałami, za łapki w górę i subskrypcje. Ja wam serdecznie pozdrawiam i oczywiście do następnego. Pozdro!